się zastanawiać, o co tu jest grane. A więc właśnie dzisiaj, tak, właściwie to wczoraj, 24 godziny temu, podjąłem niezwykle spontaniczną decyzję, że dzisiaj pojadę sobie z ekipą nad morze do Kołobrzegu. No jakieś tam przed 300 km, czego większość pokonamy pod osłoną nocy. Ta ekipa, powiedzmy, jedzie, już wystartowała godzinę temu z Poznania. Dołączymy do nich gdzieś po drodze, na półmetku, być może we Wałsu. Ja w tej chwili czekam za Mańkiem, który już takie wyprawy ma w tym paluszku. A ja sobie rekreacyjnie pojadę. Oczywiście nie to mój pierwszy wypad nad morze. Nie pierwszy raz jadę na Kołobrzeg, ale pierwszy raz jadę właśnie sosówką. Sosówką, a wcześniej jeździłem na MTB. Także zobaczymy, jak tym razem. Będzie dobrze. Pogoda dopisuje, jest bardzo ciepło. Zapowiada się ciepła noc. Obyśmy dojechali wszyscy w jednym kawałku. Co dalej? O której? Nie wiem. Zobaczymy w drodze. A prawie bym zapomniał. Dzisiaj mamy chyba 3 czerwca i obchodzimy Światowy Dzień Roweru. Czy to nie najlepszy sposób na uczczenie tego święta? No właśnie. Dobrze. Lajek z ponad 60, blisko 70. A ja dojeżdżam do 10. Spokojnie. Przed wapnem prosta droga. A dalej będziemy skręcać na gołą. Trochę do Margonina, a potem chodzę i piwa po drugiej stronie noteć. Tempo bardzo dobre, zgodnie z założeniem. Słoneczko jeszcze wisi, a już wieczorny chłodek powoli daje o sobie znać. Ale lecimy dalej. Dojechaliśmy nad morze do Kołobrzegu.
jakie godziny tam. Dobrnęliśmy do Gniezna małymi przygodami, bo drodze powrotnej niedaleko Piły popsuła się lokomotywa, pociąg. No i co? I czekaliśmy, przesiedliśmy na kolejny pociąg pośpieszny, w którym nie było wolnego wagonu, miejsca na rowery. No i co? Podjęliśmy decyzję kilkoma chłopakami, idę Rogoźnie, we Wrogoźnie wysiadamy i dojedziemy do Gniezna na kołach. Dzięki temu dodatkowe 60 km spadło. No, to takie poprawiny. Było po prostu zajebiście. Do następnego.